Jak ci się podobało w Krakowie? Bardzo dobrze. Tak jak mnie przyjęli tutaj ludzie, fenomenalnie, no bo wczoraj wiesz, byłem na imprezie, nie? Świetnie. Naprawdę świetnie. Idziemy do baru. Mlecny. Bar Mlecny. Zrobisz? Jasno, no. Kilka tam machnisz. Dobra, też czym sobie z Wojkiem zrobił. Witam widza, to już jest ostatni odcinek z Krakowa. No niestety, mam dzisiaj urodziny i chcę po prostu wrócić do domu. A że jest to ostatni odcinek, no to myślę, że musimy zaznaczyć swoje miejsce tutaj, odwiedzając jakiś bar mleczny. Ale to wcale nie jest jakiś tam bar mleczny, bo to jest według Google'a najlepiej oceniany bar mleczny w tym mieście. I tak, wiem, że powiecie mi, że jest coś takiego jak bar Żak. Żaczek. Żaczek? Chyba Żak. Patrzyłem to Żak chyba. Żaczek. Żak. Dobra, nieważne. Wiem, że jest takie miejsce i wiem, że ono jest dosyć kultowe, ale niestety dzisiaj w sobotę jest zamknięte. Więc musimy się zadowolić tylko najlepiej ocenianym według Google'a barem mlecznym w tym mieście. Stały zestaw, myślę. No co, pomidorowa, jakaś tam druga, dwie zupki, dwa dania główne, naleśniczki, jakiś kompocik. Głodny? Operator wczoraj trochę poimprezował, ja zrezygnowałem z takich wybryków, ponieważ wiedziałbym, że jeśli pójdziemy gdzieś razem, może się to źle skończyć i dzisiaj nie powstałby ten film, a jednak wolałem jeszcze coś tutaj dzisiaj nagrać. No i trochę się łapaczę się chyba, nie? Tam, nie widać. Okularki dzisiaj zdejmiesz do filmu, czy nie? Nie. Pierwsze, co mnie przywitało w rodziny, to mandat 150 zł. Tutaj w tym mieście parkometry, jak się okazuje, działały też w sobotę, działają. Wiedziałem o tym i wykupiłem o 10.20, a od 10.00 działają. I 10.19, chyba 19, coś takiego, mandat dostałem, także tak. Dobry i taki prezent. Lepszy taki niż żaden, nie? Dokładnie, ode mnie nic, kurwa. Dobra, chodź ta, widzowie. Oj, mało miejsca. Bardzo mało miejsca. Pani tutaj, czy? Tak, bardzo mały barek mleczny. Nie wiem, czy na ławeczkę jakąś się pójdziemy z tym. Wtedy nie będziesz musiał okularów ściągać. Tak, co będzie? Będzie pomidorowa z makaronem. Jest ogórkowa może? Nie, nie ma. Jest zupka żule z ziemniakami, pomidorowa, jarzynowa do nas dla ciastek. Jarzynową? Dobrze, też na pewno. Tak. Chabowy z ziemniakami. Zwykły schabowy czy zbójniki z pieczarkami z serem? Zwykły. Do tego co? Może być marcheweczka z groszkiem, nastawić na zimno. Marcheweczka. Tak. A są buraczki? Nie mam dzisiaj. Nie mam. Nie mam. Dobra, to będzie mielony ziemniaki. Nie mam, zawsze gotowe. Mielonego nie ma. Może być sztuka mięsa albo pulpeciki z mielonego, co się potrafi. To pulpeciki będą. Naleśniki z serem będą? Dobrze, będą. I mogą być ze serem na przykład i z polewą owocową. Ale ze śmietaną po prostu. Coś jeszcze? Mamy to. Bardzo mały lokalik, jak widzieliście, i pęka w szwach, więc wzięliśmy na wynos, jest bardzo ładna pogoda, usiądziemy sobie na jakiejś ławeczce i sobie po prostu zjemy normalnie, tak? Mhm. Lato jest fajne, idzie lato, co? Idzie lato. No słuchajcie, zamówiłem praktycznie to, co zawsze zamawiam w barach, czyli dwie zupy, dwa dania główne, zawsze tam dwa kotlety staram się zamówić, tym razem mielonego nie było, zawsze tutaj jest we wtorek, z tego co się dowiedzieliśmy. No i zamiast mielonego wjadą pulpeciki, jakieś tam pani nam poleciła. Pomidorowa, jarzynowa, pulpeciki, schabowy i naleśniki. No jest drożej, nie? Zwykle za taki zestaw potrafiliśmy zapłacić tam 36-38 zł, nie? W tych widocznie może to nie jest dofinansowywany bar po prostu. No chyba nie. No ale jest najwyżej oceniany, więc może być po prostu, wiecie, poziom restauracyjny. No to 75 zł za tyle jedzenia to i tak nie jest dużo według mnie. Malinowo jest, nie? Tak. A propos maliny może byś chciał się wypowiedzieć. Wczoraj pigwa była. Pigwa? Nie było malinki w tym. W Zabulce. Tak jak widzicie, bar pęka w szwach. Zrobiło się tu momentalnie bardzo dużo ludzi. Chociaż w sumie jak weszliśmy, to też było full tak naprawdę. Co mówi internet o tym miejscu? Opinii jest zaledwie 460, no ale średnia jest mocna, bo to jest 4,7 gwiazdki. Ciekaw jestem tych pulpetów jeszcze. Ja w ogóle nie jestem pulpetowy. A czym się w ogóle różnią pulpety od klopsów? Pulpety od klopsów? Mhm. Wiesz co, jak miałbym strzelać, to bym powiedział, że klopsy są podsmażane najpierw. Wiesz, na patelence do tego? Pulpety są chyba takie, że z wody od razu. Ale nie wiem, mogę się mylić. O Jezus, to jeszcze paragon z wczorajszych zapiekanek. Jeśli nie oglądaliście jeszcze tego filmu wcześniejszego, gdzie zjedliśmy chyba 9 albo 10 zapiekanek. Naraz. Naraz, z Okrąglaka w Krakowie. No to idźcie i sobie zobaczcie. Znajdziecie w opisie odnośnik do tego filmu. Koniecznie sprawdźcie, bo tam serowe odurzenie przekroczyło wszystkie w ogóle normy. W ogóle, że ty poszedłeś na imprezkę z takim badziuchem wywalonym. Znaczy, mnie przynajmniej rozwaliły te zapiekanki. Ja leżałem i nie mogłem po prostu, wiesz. Nie, ja jakby fizycznie czułem się okej, ale założyłem bluzę boxy i
wszystko się zatuszowało. No. Ale nie, ogólnie vibe był dobry. Jeśli chodzi o te zapiekanki, to jak wróciliśmy na chatę, na chwilę złapałem lenia, ale wychodząc z domu, jak sobie pomyślałem, że spotkam się ze znajomymi. Nie, ja położyłem i po prostu odpłynąłem. Się położyłem. Wow, ciężkie, sporo tego. A wziąłeś sztućce? Tak. Odejdź. No dobra, mam już tutaj nasze zamówienie. I przenosimy się do jakiegoś pobliskiego pareczku, bo pogoda po prostu na to pozwala i będzie przyjemnie. Tak? Podobno jakiś duży park to jakiś park Henryka tutaj. Henryka? Mhm. Może być. Pakuję te? Gdzie to pakuję? Nie, tu raczej. Gość przyjebał w coś takiego. Kurwa. Tujnicek. Tujnicek wypadł. Tej maski najbardziej szkoda. O kurwa, jeszcze tu. Ile to jest elementów? No 3 na pewno. 1500. No plus mandat to jest blisko pod twego. Urodzinki, kurwa. No ale jak można, kurwa, czegoś takiego nie zauważyć? Ja myślałem, że to jest trawa, człowieku. Myślałem, że to jest krzak, a nie jest metal jakiś. Ale jaki metalisko. Rozjebany cały samochód jest. Kurwa, cieszysz, debilu. I wszystko się rozjebało, tak. Bo to taki makowski kształt frajerski. Zobacz, wbiły się po prostu te kły tego gówna. Smoka! Wyklepie się, człowieku. Dobra, udajmy, że tego nie było po prostu. Kurwa, która strefa tu jest teraz? 10 kurwa stref w tym parkowania. Gdzie tu się płaci, kurwa? Kurwa, nie wiesz, to wszystko. Dobra. Głodny? Kurwa, no, urodzinki, co? Nie mogę się dzisiaj dać wyprowadzić z równowagi. O, zupka się rozlała, pomidorowecka. Wszystkie sztućce są zalane. Zajebiście. Serwetki są? Nie. Zajebiście. Sprawdzam najpierw jarzynową. Ona jest z tymi, z kruskami lanymi chyba. Ha. 100 lat nie jadłem zupy jarzynowej, szczerze. Ale mam wrażenie, że mało soli jest. Przyjemna zupka. Fajne te kluchy lane są. To nawet chyba nie są lane, tylko to są kładzione. No jest całkiem niezła. Ale szczerze, czy ile ona kosztuje? 5 zł za pojemniki mamy doliczone. Jarzynówka 7 zł. Szkoda, że nie jedliśmy jarzynowej ostatnio w Kielcach w tym barze. Bo tam pewnie by kosztowała 2 zł. Ciekawy jestem, czy smak by się różnił. No ta jest po prostu smaczna. Nadal chyba 7 zł za dosyć duży kubek zupy. Myślę, że jest okej. Okay. Nie będę ukrywał, że pomidorówka mnie bardziej interesuje. Makaron rozgotowany. Nie, no, nie wyróżnia się w ogóle niczym. Nie jest ani intensywna, ani mocno pomidorowa. To jest taka raczej z tych kwaśnych pomidorówek. Nie, no, nie ma szału, szczerze. Nadal chyba w Zakopanem te pomidorówki tam były najlepsze. No te zupy są ciężkie do pobicia z Zakopanego. No nie ma szału, aczkolwiek nie jest zła. Ale myślę, że nie odbiega jakoś mocno, szczerze, od tej zupy w Kielcach, która kosztowała tam chyba 1,80 zł, jakoś tak. Ta kosztowała również 7, tak samo jak jarzynowa. Jest okej, ale z tych dwóch zup, mimo że uwielbiam pomidorową, wybrałbym jarzynówkę. No. O Jezus, ale jestem połamany, człowieku, wszystko mnie boli. Mnie chyba pobili wczoraj, ale chyba bym to pamiętał, nie? No nie wiem. Ta pomidorowa trochę smakuje jak taka zupa dla dzieci w tych słoiczkach. Jest taka, w żadną stronę jej smak się w ogóle nie wybija. Jest taka strasznie płaska i tych pomidorów też bardzo mało czuję tutaj. No, ale tłusta jest dosyć. Tak jak ja? Zupa jak zupa, makaron jest już naprawdę dobrze rozgotowany. No w barach mlecznych bardzo często się to zdarza, że ten makaron jest rozgotowany i w sumie ja jakby przyjąłem sobie taką teorię, że jest to taki charakterystyczny po prostu element zupy w barze mlecznym. Ta pomidorowa niestety mnie nie zachwyciła. A w Kielcach lepsza była? Zupa w Kielcach była bardziej taka intensywna w smaku, jeśli chodzi o pomidory, mimo tego, że mało tych pomidorów tam było. Nie wybrałbym drugi raz pomidorowej, ale taka kluska, jakaś kładziona. Ale jaka ona jest gorąca, fasolka. Lubię fasolkę. Szczerze, najbardziej tutaj czuję jakiegoś kalafiora w tej zupie jarzynowej. Tak jakbym trochę kalafiorową jadł. Też jest bardzo mdła. Nie ma tu soli, piepsu. To jest taka zupa, do której trzeba dodać jakieś magii albo innych czarów, marw.
Obie są mdłe. Szczerze nie potrafię wybrać, która jest lepsza. Ja bym wybrał jarzynówkę. Ja chyba mimo wszystko pomidorową. Tak? Tutaj coś w tej jarzynowej takiej... Ja w ogóle nie jestem zwolennikiem zupy jarzynowej. Oczywiście nie jest to tak, że mi to nie smakuje. Bo najokropniejsza zupa na świecie to krupnik oczywiście. Najlepsza. Nie lubisz krupniku? Obrzydliwy. Co ty gadasz? Człowieku, ja miałem kiedyś tak, że do mnie mama mówiła, że jak nie zjem zupy, to nie wyjdę na dwór i nie wychodziłem. Nie jadłem tej zupy i siedziałem, ja kurwa, krupnik. W domu siedziałem i się w sufit patrzyłem. Ja lubię krupnik, bardzo lubię. To jest dziwne, bo lubię na przykład kaszę jęczmienną, nie? A to jest, ta kasza jest w środku jakby. No jest. No, ale ja bardzo lubię. Samą kaszę z jakimś gulaszem czy coś, oczywiście, że tak, ale zupa, ja krupnik. W krupniku kaszę. Znaczy wiadomo, że teraz jak mi ktoś poda, jak pójdę do teściowej, to zjem, ale no kiedyś potrafiłem po prostu nie wyjść na przykład na dwór za dzieciaka, jak nie zjadłem zupy i po prostu jej nie jadłem, nie? Co tu masz jeszcze? Naleśnicki, ale to na koniec, nie? Tak, to na deser. To na koniec. Tu chyba będą pulpety. Nagrywaj pulpety, kurde. A nie, ty, no to nie wygląda jak z baru mlecznego. I zobacz, ile tu jest marchewki. Sowita porcja, szczerze. Chłodziutka, taka maślana. Tylko bardzo dużo groszku jest. Trochę za dużo, co? Znaczy, no ty nie, jeszcze no, nie próbowałeś, ale... Proporcja jest dosyć taka 50-50, bym powiedział. Marcheweczka. Bardzo dobra. Jak ten schabowy, bo marchewka jest naprawdę top. Ziemniacki. No. Marchewecka. Weź sobie popraw gębę. Obecnie. Jeszcze. Naprawdę dobre i ten kotlet nie smakuje jak z baru mlecznego, tylko jak z knajpy jakiejś. I to takiej dobrej knajpy. Zobacz jaki on jest duży. No, kotlet spory. No. Zdecydowanie, może to będą mocne słowa. Jak do tej pory, jeśli chodzi o bary mleczne, najlepszy schabowy. Jest tutaj w miłej. Zajebisty. Ziemniaczki też tak jakby przed chwilą były po prostu, wiesz, świeżutkie, mięciutkie i słoniutkie. Bardzo dobry. Bardzo miło mnie zaskoczył. To się może podobać. Ja bym na to danie wrócił. I to tak bym wracał i wracał chyba. Marchewetka. Jaka cena? Obstawiam coś koło 25 zł. Ziemniaki 4 zł. Kotlet 14,50, czyli 18,50. Marchewka 4, 22,50. 22,50 to nie jest wcale tak źle. Znaczy, no już ustaliliśmy, że to nie jest tani bar mleczny. Wynika to pewnie po prostu z braku dofinansowywania. No ale dwie dychy za to danie. Jeszcze złotówkę trzeba odjąć, bo złotówkę kosztuje pojemnik. Bardzo dobry. Mistrzostwo. Naprawdę? Mwala. I marchewki jest bardzo dużo, naprawdę. Da się najeść. I to w smaczny sposób. A jak te pulpety? Pokaż mi te pulpety. Ja w ogóle nie jestem fanem pulpetów, szczerze. Wziąłem tutaj bukiet surówek. Różne są. Kaputa, ta. Dobra. Nie wiem, dobre suróweczki. Ciekawe tylko, czy ten ogórek będzie taki kwaśny, jakbym tego oczekiwał, czy będzie taki... Nie, naprawdę jest git. Ale pulpeciki twarde. Trzeba go. Poka go tu. No nie. Znaczy nie wiem, jeśli ktoś lubi pulpety, może to są dobre pulpety. Ja nie lubię tej konsystencji. Nie, pulpety to po prostu nie jest mój klimat, więc ciężko mi się wypowiedzieć, ale pani mnie namówiła na nie. Ziemniaczki tak samo jak w przypadku schabowego bardzo dobre. Surówki bardzo dobre, szczególnie ta z ogórkiem. Świeżutko, no ale pulpety to nie ja, po prostu. Zacznę może od tych pulpetów, bo jak mówiłeś, że ten schabowy taki fantastyczny, to ja wolę sobie ten smak fantastycznego jedzenia zostawić na końcówkę. Rzeczywiście takie one ciężkie do pokrojenia samym widelcem, ale kto kroi widelcem, tak? Po to mamy nóż. Kurczę, jakie pyszne ziemniaki. Dobre, co? Ogólnie jakimś specjalnym fanem pulpetów nie jestem, ale są dobre. Nie mają takiej luźnej, obrzydliwej konsystencji, tylko są takie fajne, zwarte. No ale ja to pulpety to powiem ci, że nie bardzo. No sam to zamówiłeś, tak? No chciałem spróbować. Ogórecki mówiłeś, dobre? Dobre. Dobre. To już sprawdzamy. Suróweczki są bardzo świeże, pyszne, takie, boże, dobre. Lubisz na przykład selera? Lubię. Ja i też. Pora też lubię. Po porze jakoś mi tak się ciężko żyje, ale selerek... Do mielonego na przykład na chacie, no to tylko surówka spora, najlepsza według mnie. Jabłko, por, majonez i koniec tematu. Bardzo fajna pozycja, mimo tego, że nie jestem fanem pulpetów. Tutaj spróbujemy schaboszczaka, jak tak mówisz, że najpyszniejszy. Jestem w szoku.
Bardzo dobry kotlet schabowy. Już nie ma takiej temperatury na krótką koszulkę z krótkim rękawkiem. Jestem zachwycony tymi ziemniakami, człowieku. Dobre, maślane, mleczne, utuczone, dobrze są. Pyszne są. I w ogóle taki ziemniaczek z taką panierką ze schabowego. Idealnie to pasuje. No nie mogę się doczekać tej marcheweczki. Tylko właśnie ona musi być taka maślana. Jest, jest. Gdzie my ostatnio jedliśmy? W Kielcach chyba. W Kielcach. No nie dorasta do Pielm. Tak, ta jest... Ta jest wybitna. Rzeczywiście wybrałbym tą pozycję, czyli kotlet schabowy, ziemniaki i marchewka z groszkiem, ale to nie oznacza, że ta jest gorsza. Jeśli na przykład macie smaka na pulpety albo bardziej lubicie pulpety niż kotlet schabowy, bardzo dobre tutaj są dania w ogóle. Te dobre. Zupy są rzeczywiście niedoprawione, a to dziwne, bo te dania są doprawione elegancko, to tutaj te zupki trochę odbiegają. No ale powiem wam szczerze, bardzo ciężko jest przebić smak zup z barów mlecznych w Zakopanem. To jest niesamowite i naprawdę można się odprężyć. No. Jak do tej pory w schabowym nie trafiłem żadnej, wiesz, jakiejś takiej części niedobrej. Czyli jakaś żyła, czy coś takiego. Znaczy my to nazywamy żyła, to jest tak naprawdę jakieś ścięgno. Przestań o tym gadać teraz. No ale tego tu nie ma, człowieku, nie myśl o tym, że zaraz to trafisz, bo tego tu nie ma. To jest pyszny kotlet schabowy. Jemy jak świnie dzisiaj. Ale dobre, naprawdę. Ty, a my mamy jeszcze coś do spróbowania. O kurwa, naleśniki jeszcze są. Tak się odurzyliśmy, człowieku, w tych daniach głównych, że zapomnieliśmy o naleśnikach. Naleśniki? Masz rację, zapomnieliśmy o naleśnikach. I nie są trójkąty, pierwsze co mi się rzuciło w oczy. Jakieś kwadraty są tu złożone. Nie są słodkie w ogóle. Śmietana w ogóle nie jest słodka, farsz jest słodki. Dobre są, ogólnie są dobre. Dużo ich jest to. I tak każdego musisz nagryźć? A ten jest taki miękutki. Bardzo dobre, nie dotyka łapami. A bo co? Świniaków. To w ogóle wygląda, jakby był cukier puder, pozostałość po cukrze pudrze. Tak, był. Fajne są, bo nie są przesłodzone. Te w Kielcach były bardzo, bardzo słodkie. Też mi smakowały. Chyba te w Kielcach były lepsze jednak. Takie babcine były bardziej, wiesz? Bardzo dobre. I w ogóle trzy takie grube naleśniory. Za jaką cenę, powiedz nam? No to wystarczy tylko to zamówić, jesteś full. Cena? 10 zł. Dwa razy droższe niż w Kielcach. No tam robotę robiła też ta bita śmietanka. Ja nie jestem jakby zwolennikiem, żeby zawsze do naleśników dawać bitą śmietanę, ale tam jakoś się pięknie to komponowało. Nie, bardzo dobre naleśniki i słuszna porcja. Jesteście w stanie za 10 zł się najeść, bo trzy takie grubaśne naleśniki, tam jest bardzo dużo farszu. Tego wszystkiego, co tu dzisiaj jadłem, wróciłbym do tego baru na schabowego, to na pewno. I ta marchewka, mistrzostwo. No i naleśniki. To skradło moje serce. Zupy średnio doprawione, raczej mdławe, tak jak powiedziałeś, trochę jak dla dzieci. Pulpety nie mój klimat, no ale twój chyba też nie, a jednak ci smakują, więc no trzeba lubić po prostu. Powinna być trochę słodka tam śmietana. Ale poczujesz zaraz. Piesek. Szkoda, że nie mogę ci nic dać. Nie, podwołuję jednak to, co powiedziałem. Słodkie, nie? Farsz jest bardzo słodki. Farsz jest bardzo słodki. Śmietana z cukrem tutaj by się nie sprawdziła, bo byśmy się zasłodzili, moi państwo. To jest fajna forma naleśnika, bo one są chyba delikatnie podsmażone. Ja nie lubię takich naleśników, jak one już są takie chrupkie. A ja lubię. Ja ale takich mocno... brzegi muszą chrupać. Nie. Ja tak. Lubię takie właśnie... No bo gryźć nie trzeba. Bardzo dobre naleśniki. Jeśli mieszkałbym gdzieś w pobliżu, często bym na nie wpadał. Myślę, że taka porcja za dyszkę, spoko. No cóż, drodzy widzowie, żegnam się z wami, żegnam Kraków. Dostałem dzisiaj mandat z samego rana. Teraz przyjebałem w słupek. No ale marcheweczka była dobra, no nie oszukujmy się. Schabowy, marcheweczka oraz naleśniki to jest to, na co bym tutaj wrócił. Cenowo tragedii też nie ma, mimo braku dofinansowania. Myślę, że śmiało można polecić ten bar. Zdecydowanie. Humor trochę popsuty, no trochę w plecy dzisiaj, ale życie toczy się dalej, to wszystko jest tylko materialne, dajcie mi chwilę i... Raz do przodu, raz do tyłu, jak to mówią. Tak, w życiu są ważniejsze rzeczy. Pa! Przypomnijmy o miejscu zbrodni. Krokodylek, czy tak zwany smok, pokonał dzisiaj księżula. No cóż. No ale jak można czegoś takiego nie zauważyć, to ja nie wiem. Nie wiem, dzisiaj krokodylek, jutro ja.